Cześć! Dzisiaj jedna z najbardziej niedocenionych gier, w jaką miałem przyjemność zagrać, czyli Śródziemie Cień Mordoru. Zapraszam do oglądania. Jest to trzecioosobowa gra akcji, osadzona w uniwersum Władcy Pierścieni, ale nie opisuje ona książkowych opowieści. Wydarzenia toczą się gdzieś pomiędzy Hobbitem a pierwszą częścią Władcy Pierścieni, w samym sercu Mordoru. Mechanikę gry można opisać jako połączenie Assassin's Creed'a z serią Batman Arkham. Gra bardzo często pojawia się na promocjach i można ją kupić za pieniądze rzędu 15-20 zł. Dlatego nie będę zdradzać fabuły, by może przypadkiem nie zepsuć komuś z Was zabawy. Powiem tylko, że wszystko co w tym filmie zobaczycie, a czego specjalnie nie powiem, wyjaśni Wam początek gry, który dla mnie był dosyć, mocny. Na pewno wystarczająco, by zrozumieć, dlaczego nasz bohater o imieniu Talion jest aż tak brutalny wobec orków. Mapa jest podzielona na obszary, które możemy dowolnie zwiedzać i wykonywać znalezione na nich misje. Aby odkrywać nieznany teren, trzeba wspinać się na elfie wieże. Każda wieża pozwala nam na szybkie przemieszczanie się do niej. Naszą główną bronią jest miecz, który możemy wyprowadzać kombinację ciosów oraz używać specjalnych egzekucji. Powalonego orka możemy przesłuchać, aby dowiedzieć się informacji o kolejnych dowódcach. Dzięki temu poznajemy nie tylko ich wygląd i rejon, w jakim stacjonują, ale także ich mocne i słabe strony. Czasem uda nam się coś o nich dowiedzieć, po prostu obserwując ich w codziennej służbie. Posiadamy także łuk z ograniczoną ilością strzał. Podczas celowania mamy spowolniony czas aż do skończenia naszej energii. W zależności od cech przeciwnika, nawet jeden celny strzał z ukrycia w głowę może okazać się śmiertelny. Dzięki systemowi Nemesis, orkowa armia żyje własnym życiem. Jest ona podzielona na kapitanów i oficerów. Każdy z nich posiada własną osobowość. Wszystkie te elementy są generowane losowo, dzięki czemu każda rozgrywka jest niepowtarzalna. Bardzo urzekł mnie system awansu żołnierzy Saurona. Kiedy polegniemy w walce z dowódcą, zwiększa się jego poziom potęgi, ale ma to też dobre strony, o których powiem później. Co więcej, w miejsca wcześniej poległych kapitanów awansują nowo generowane jednostki. Jeżeli natomiast któremuś ze zwykłych orków uda się zabić Taliona, to dostaje on awans na wyższy stopień. Czasem wiąże się to z koniecznością walki między dowódcami. Te brutalne zasady hierarchii w armii wprowadzają dużo urozmaicenia w grze. Postać rozwija się liniowo, czyli wszystkie nasze zdolności odkrywamy po kolei i nie ma możliwości pominięcia jakiejkolwiek. Większą swobodę daje ulepszanie broni. W mieczu, łuku oraz sztylecie powiększamy ilość gniazd na runy, które zdobywamy eliminując wyższych rangą orków. Dzięki odradzaniu się armii Saurona jesteśmy w stanie znaleźć nieograniczoną liczbę run. Moc runy zależna jest od potęgi zabitego dowódcy. Z tego powodu warto czasem poświęcić naszego bohatera raz czy dwa, aby zwiększyć poziom potęgi przeciwnika. Jako wady gry można uznać niedopracowane animacje, np. kiedy dusimy przeciwnika lub kiedy przerywamy dokonywanie egzekucji w celu odparcia ataku. Komiczny jest też poziom słuchu orków. Z jednej strony dowódca może cię powstrzymać, kiedy wbijasz mu sztylet w plecy, a z drugiej strony jesteś w stanie zabić bezszelestnie cały patrol orków. Gra w dużej mierze polega na wykonywaniu podobnych czynności, nie ma w niej zbyt dużo różnorodności. Mimo wszystko uważam, że gra jak na tą cenę jest bardzo wciągająca. Polecam wszystkim fanom klimatu Śródziemia oraz osobom, którym podobały się gry takie jak Assassin's Creed czy Far Cry. Link do gry na G2A zostawiam w opisie.
Jeżeli film się Tobie podobał, to nie zapomnij zostawić kciuka w górę i subskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!